Burmistrz Tomasz Śmietanka zaprasza do udziału w konsultacjach w sprawie zagospodarowania nowego centrum Kozienic, czyli terenów położonych w pobliżu Centrum Kulturalno-Artystycznego, Krytej Pływalni Delfin i Stadionu Miejskiego. Pod koniec grudnia gmina Kozienice stała się wyłącznym właścicielem tego ponad 3-hektarowego terenu. A teraz mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie na temat przyszłości tego miejsca. Do ich dyspozycji oddana została specjalna ankieta z propozycjami infrastruktury, która może się tam pojawić. Jest również miejsce na autorskie pomysły. Ponadto mieszkańcy mogą się wypowiedzieć na temat uczczenia w tym miejscu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Szeroko ten temat został omówiony w orędziu noworocznym burmistrza gminy Kozienice. Ankietę można wypełnić online za pośrednictwem strony Urzędu Miejskiego w Kozienicach www.kozienice.pl oraz portalu internetowego www.kozienice24.pl. Formularz ankiety w tradycyjnej wersji papierowej dostępny jest również w infopunkcie Urzędu Miejskiego, w punkcie informacji CKA, Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice oraz nakrytej pływalni Delfin. Tam też można oddać głos. Każdy jest bardzo cenny. Jako jedni z pierwszych możliwość wyrażenia swoich opinii w ankiecie mieli słuchacze Uniwersytetu III wieku KDK podczas środowych zajęć. Wypełnione ankiety przyjmowane są do 10 lutego.